Ciacho 875, dzięki za followa. Witaj w ekipie. Wszelkie informacje odnośnie streamu znajdziesz pod spodem. Jeżeli masz jakieś pytania, pytaj. Muszę poustawiać rzeczy. Sekundę. Dzisiaj ze względu na mecz trochę lekkie opóźnienie. Tak więc sekundkę. Dzisiaj... Aha, jeszcze tytuł muszę zmienić. Dzisiaj ciśniemy Dark Souls, kończymy ostatniego bossa, mam nadzieję. Powinno być ok. Jeszcze pasek sobie przeniosę w drugą stronę, żeby mi nic nie przeszkadzało. O, nie wiem, czy dobrą postać włączyłem. Chyba tak. Tak jak mówiłem, został ostatni boss pod tytułem Nameless King. Okej. Tu też okej. To mi się nie przyda. To może mi się przydać. Zobaczymy. Całość poprzednie rany są na YouTubie. Został ten jeden boss, więc mam nadzieję, że dzisiaj już cały Soul Level 1 run będzie uploadowany. Jeszcze muszę się upewnić, że mam wszystko to, co powinienem mieć. Strzały mi są jako tako niepotrzebne. W ogóle właśnie, tak z ciekawości. Mam sztabkę jedną. Ewentualnie mógłbym się pokusić o jakąś broń dystansową. I trochę trollo zrobić. Ale chyba nie ma takiej potrzeby. Trzeba się po prostu wprawić w bosie. Wyczuć. Oni chyba mu coś spaczowali, ten ogień. Bo jak grałem za pierwszym razem, to bez problemu można było go unikać. Praktycznie zero problemów było z tym. Na razie w powolutku. Ile mam w ogóle? Aha, dwa ambery mam, no nie za dużo. Więc nie będę z nich korzystał na razie.
głód. Okej. Okay. Dość dziwnie mnie to złapało. No i... Zdarza się. A co tam ciacho u ciebie słychać? W ogóle. Miło cię widzieć. Tak by the way. Zawsze miło jak widzowie wracają. Mam nadzieję, że w miarę dobrze i płynnie chodzi. W sensie nie buforuje co chwilę filmu. No niestety Twitch ma to do siebie, że czasami lubi takie rzeczy robić. I za wcześnie. Za wcześnie. Tak to jest jak się ma przerwę. Coś ewidentnie poprawiali z tym ogniem. Nie wiem, takie dość dziwne mi się to wydaje. Już któryś raz mnie zabija. Chyba, że kwestia, że mam solo level 1. A to raczej do rolów nic nie ma. Na pewno nie ma nic do rolów. No cóż. O właśnie. Nie mam pojęcia, dlaczego to nie jest za każdym razem. Może trochę za późno? Nie wiem, dziwnie. Ogólnie ten boss nie powinien... Pierwsza faza nie powinna być trudna. A jak widać... Nic, może po prostu jak będzie działał tym ogniem, albo bliższy dystans. Najgorzej jest, że z bliska bardzo kamera źle współpracuje z tym bossem.
bardzo utrudnia. Nie widać praktycznie w ogóle przy ataku w tego ziomka. Dało mi się zrobić. Byłem przygotowany na ten, jak on wiatr tak jakby wzmaga w takim słupie przed tobą i byłem na to przygotowany, a to zrobił w ogóle inny atak.
Heinero. Tym bardziej. Tak jest. Wow, okej, na to nie byłem gotowy. Muszę się nauczyć jego ruchów. Rainbow Six Siege? Co to jest? I Pegasus, aha. Rainbow Six, nie wiem co jest. Pegasus? No coś ty. O, muszę się nauczyć jego ataków. Tego z drugiej fazy. What? Nie widzę co się dzieje. Zgridowałem, jeden cios za dużo. Okej, okay. Smacznego. A, on jest tak do zrobienia, jest tak do zrobienia. W ogóle jak wrócisz z kolacji, to mi powiedz, to tam. Jedną rzecz mam do ciebie.
delikatny delay, półsekundowy. Okej, okay, po tym rolu najlepiej się też odrolować. Nie będę ryzykował przy tym ataku z delayowanym. Tak z ciekawości założę to. Ciekawe, jak to zadziała. Co mu zdało tam? Aj! O! What? Nie cierpię tego openingu pierwszego. Nie cierpię. Dark Drake, witaj na streamie. God damn it. To jest najgorszy początek walki z nim, jaki może być. Ach. Nero, hasło pod tytułem Overwatch. Co o tym myślisz? Jako główny moderator, proszę się wypowiedzieć. Co uważasz o tej grze? Warto, nie warto? Tak, to jest level 1 run, ostatni boss jaki nam został, bo już całą grę przeszliśmy. I ostatni do mojej kolekcji, jeszcze nie zrobiony. Overwatch, tak, gra. O, dobra. Okej, dwuręczny atak. Nie wiem, w drugą stronę chyba będzie trzeba rolować. Kurde, trochę boli to, że nie przeżywam jednego ataku jego. No, ja raczej na kompa, na Xbox One nie. Zrobimy eksperyment mały. A mianowicie użyję sobie Amberu. Ciekawy jestem, czy w drugiej fazie jestem w stanie przeżyć jeden atak jego, bo to jest główny problem. Jeżeli będę w stanie przeżyć atak, to z automatu jest, mam większą szansę. Chociaż ten dwuręczny raczej wątpię, że mógł przeżyć. Tak, ale FPS-y na konsoli. Nie. Nie, po prostu nie. O, nie zbufowałem się. Thank you.
To był tak słaby po prostu. Nie, FPS na konsoli nie. Nie, dziękuję. To musi być do tego myszka. Tudzież jakiś specjalny sprzęt typu, nie wiem, kierowany laserowo, jakiś pistolet czy coś tego typu. No bo może akurat był taki turniej, ale wątpię. FPS-y, panie kochany. Chociaż tam jest dość... Mi się wydaje, że ta gra jest bardziej postawiona na takie... jakby to nazwać... na taki multiplayer jak w... LoLu, nie? What the fuck, nie wiem co się dzieje. Nic nie widzę, what the fuck, co się dzieje? Gdzie grają w napadach, jak na konsoli. Nie widziałem jeszcze kogoś, kto by grał w FPS-a w napadzie na kompie. Ups. Fuck! Nie miałem na nim fokusu, nie wiem dlaczego. Nie dzięki, Nero. Mogę ewentualnie iść troszeczkę bardziej defensywnie. Tylko, że ten... Nie wiem, to będzie trwało od bardzo. Nie wiem. Lepiej nie, nie, nie. Wolę czysty DPS. Glass Cannon jest lepszy. Coś miałem, co mi tu pomagało? To. Napadach tak, ale nie w FPS. Napadach jak najbardziej się zgodzę. Dark Souls na klawiaturze sobie nie wyobrażam. Chociaż po moje początki były na klawiaturze. Aczkolwiek nie. Właśnie zastanawiam się, bo chciałbym, jeżeli bym kupił to od razu tą wersję Origins, żeby mieć troszeczkę więcej kontentu do Diablo. Dwa role powinienem zrobić, nie wiem. Co ja PRD? Ups. Mówię, największa przeszkoda w tej walce to jest kamera. Niepowstrzymany? Może napowietrzony, nie wiem. Znaczy ten boss, druga faza... Najgorsze jest to, że ja nie mogę przeżyć... Co jest dziwne dosyć, bo... Na przykład w ostatnim bossie... Oprócz oczywiście tam kilku ciosów... to większość jego technik można było przeżyć.
przynajmniej jedno uderzenie, nie? A tutaj nie, tutaj jednym, bo po jednym hicie się pada. Znaczy być może jeżeli bym zrobił bardziej defensywny build, tylko że to się bardzo odbije na moim damage'u. What? Okej. Okay. Według mnie to był Bóg w tym momencie, no ale... Ja byłem pod nim, a mimo wszystko mnie zabił. Mimo, że nawet nie stałem ani w tych piorunkach, ani w czym, no nic. Tak więc zobaczymy, jak mi nie będzie szło na takim właśnie Glass Cannonie. Bo najgorsza jest ta druga wersja, bo on ma w cholerę życia, to po pierwsze. A po drugie, no... Ma to takie, ja bardzo słabo znam jego ruchy. Bo ja go przechodziłem na tarczę, a no tutaj raczej tarcza jest nieosiągalną taktyką. No właśnie, jak mnie to... Mnie. No i no teraz mnie trafił, okej, okay, teraz mnie trafił. To jest racja, teraz mnie trafił. Troszeczkę za wcześnie zdążyłem. Samo zrobiło trzeba Wiedźmina, no ale to wiesz, o, Wiedźmin to jest jedynka, dwójka. No będzie Wiedźmin, ja wiem, że ma być Wiedźmin. W jedynce Wiedźmina mi się troszeczkę sterowanie nie podoba. W sensie walki. I to, że nie można pada. Tak mówisz? Nie no, 24 teraz wiesz, raczej nie da rady. Firma mi nie pozwala na to. Mam za dużo... Za dużo rzeczy aktualnie na głowie. Nie! Och, myślałem, że zwaliłem. God damn it, nie lubię tego ataku. Ten jest najlepszy atak, on jest dość wolny, jak się jest blisko, to jest luz. Jeszcze mówię, ta pierwsza faza jest taka łatwa, po prostu chce się z nią szybko zrobić, dlatego czasami się błędy robi. Dzięki. No to. Ale poza kamerą, what? Dlaczego nie mamy tutaj? Naprawdę. Okay. Wtedy chcę przelecieć, dlatego tak się stutowałem pod niego.
A Wiedźmin patrzy na mnie z półki. To jedynkę mam chyba na Steamie. Nawet nie pamiętam, chyba tak. Tak jest. Oh yeah. No i znowu ta sama sytuacja. Co mnie zabija? No na pewno nie on. Ok, robimy taki little trick. A mianowicie, ubieramy się w coś lekkiego w miarę, żeby nie podnieść zbytnio naszej wagi. Ale żebyśmy mieli pełny ekwipunek. Teraz zamiast tego... Założymy to. Zamiast tego... Założymy to. Okej. W ten sposób powinniśmy mieć jak najlepsze role. Troszeczkę więcej życia. Zwiększony defens. Tylko będziemy crappy damage robić. Battleboard nie wiem co to jest. Jedynie mówię, jeżeli jest aktualny gier do kupna, to jedynie co mogę się zastanawiać to jest Overwatch i to jest wszystko. Jest to gra od Blizzarda, ja Blizzarda dość lubię. Może oprócz Heroes of the Storm, na tym się... Co się stało? Na którym troszeczkę się zawiodłem. Ale... no cóż. Natomiast Diablo 3 no też nie jest powiedzmy w centrum mojego... zainteresowania, aczkolwiek grywam dość sporo. Na Warcraft to byś pojechał? W sensie film? Chyba nie. Nie no, teraz mam całkiem damage. Nie widzę. Wow, żyje. Chyba jeden hapek mi został. Ale to dobrze wróży. Bo ten ogień zadaje naprawdę duży damage. God damn it, nie cierpię tej kamery. Nie wiem co się dzieje zupełnie. Okej, przeżyłem. Nie widzę go.
zdarzyłem, okej. God damn it, dobra, wiedziałem, żeby się w to nie atakować. Okej, taki setup będzie lepszy. Dużo mniej damage'a mu zadaje, ale myślę, że z tego bardziej, jest bardziej... Na pewno więcej nauki wyciągnę z tego. Bo nie umieram od razu, więc przynajmniej będę mógł poćwiczyć ruchy, jeżeli nawet go nie zabić. Ło, tak, to jest dobry setup. Jeżeli się nie zna go na tyle dobrze. Mówiąc o tym, że początek nie był za dobry. Z tego jak cię tu trafi, to i tak się nie możesz odrolować. Dybiesa zabić. Na bank. Zobaczyć, co mi daje więcej damage'a, czy pierścień Lloyda, czy Flina. No to było słabe, dobra, ale teraz sobie zobaczę ten pierścień. Aktualnie 354, trzymając dwuręcznie. A, nie obejrzę, 354. A, jak zmienię na ten drugi pierścień? 344, ok, czyli definitywnie bardziej się opłaca Lloyda mieć.
po mnie. Okej, okay. Tego w ataku jeszcze na mnie nie zrobił. Właśnie mały damage mu robię. To będzie boleć w tej walce. Okej, okay. Ja mówię, tego ataku jeszcze na mnie nie robił, więc nie byłem za bardzo pewny, co to ma być, czy on chce mnie, nie wiem, dźgnąć tak z daleka, czy właśnie grabować. Fuck! Oj, żyje, dobra. Wow. God damn it. Wow, okay. Znam ten atak. Tylko reakcja była nie tak, jak powinno być. Damage mam słaby. To jest tak słaby damage. W dodatku szybko się mi blitz skończył. Chciałem, że chociaż raz mi się go uda wykrwawić, a tu nie dało rady. Ani razu. Ani razu go też nie stagerowałem. Za wolno chyba go atakuję, albo za mały damage mu bije. Nie wiem, od czego to zależy. Aczkolwiek mówię, no trzeba go spokojnie przechodzić. Tak jak teraz, czyli bez jakichś takich niepotrzebnych ataków i narażania się. Mnie bardzo bolą te jego zdelayowane ataki, takie, no dość nietypowe ma uderzenie niektóre. What?
Okej, nie widziałem tego nawet. No i zabiłeś tego biesa. Aczkolwiek, no mówię, ten setup przynajmniej przeżywam i to jest to. To jest bardzo ważne. Mimo dorobienia błędów przeżywam i dzięki temu mogę się uczyć jego ciosów. Wow, dobra. A nie rozumiem to się. Za blisko ściany. Za blisko ściany. Aczkolwiek ma kilka takich ataków, które mimo że nie trafiają bezpośrednio w ciebie, i tak cię zabiją. Co jest według mnie troszeczkę nieuczciwe. Troszeczkę. Aczkolwiek tak jak przy Soul of Cinder, czy Lord of Cinder. Jak przeszedł ziomek, nie atakując, znaczy nie ten. Na New Game Plus 6, nie dodżując, nie używając tarczy. Okej, okay, ani razu go nie trafiłem. A teraz go on mnie trafił. Jesus. Ta ściana, ona tak bardzo przeszkadza. Odejdę trochę. Tak, patrzyłem się na czat. Brawo ja. Aj! God damn it. Mój błąd. Teraz był bardzo mój błąd. A zamiast się zdodżować, to ja przez moment za długo przytrzymałem B i postać mi się odwróciła i chciała biec. Znaczy prawie się odwróciła. Po prostu inną komendę wydałem niż chciałem. Niż powinienem wydać. Bardziej jest to upierdliwe. Ten pierwsza faza, ona jest prosta. I przez to nie można sobie drugiej fazy ćwiczyć. Najśmieszniejszy jest ten damage, który on dostaje, albo nie dostaje, jak się wchodzi do walki. Jeszcze ten posążek, nie wiadomo po co.
What? Okay, trzeci odegrał. What? What the fuck? W ogóle jak tam Nero... Koniec roku, jak tam Matma? Jak tam niemiecki? No, wejdź. Maps, no, a ja się o niemiecki też pytam. Ohohohoho. Co to było? Co to był za atak? Chyba najrzadszy jego atak ever. A mimo wszystko użył go, nie? Znowu nic nie widzę. Zostaje co? Okej, okay, dobra, ściąga go. Wiedziałem. Po mnie. No widzisz. Czyli jednak nauka czasami przydaje się, nie? God damn it. Tak się dałem zrobić, a już tak ładnie szło.
Myślę, że nie będę się blidował na niego. Ogień mu chyba więcej zrobi. Bo jednak... No troszkę mało mu to robi, jakby na to nie patrzeć. Ani razu nie udało mi się blida mu wsadzić, a... Całkiem szybko go uderzałem, muszę przyznać. Może za wolno, może mi wszystko. No... Kamera. Znowu, nie lubię właśnie kamery w pierwszej. To jest jedna rzecz, która może cię tu zabić. Faktycznie. No, goddammit. Czytam czat i biegnę. Coś, filar. Jest moc, no jest moc. Znowu, fokus zamiast żebym miał na nim, to miałem gdzieś fokus, znaczy na tym ptaku, a to miałem na nim. Okej, to było troszkę szybkie. Czyli mówisz, że co? Już praktycznie jedną nogą w następnej klasie, tak? To całkiem nieźle, w sumie. Szkoda trochę tej dwój, ale no cóż. Czekaj, bo też to mi przeszkadza i tak tego nie używam. A szkoda, bo ten blid jakby wszedł, to naprawdę ładny damage mógłby wycisnąć. Kamera. Goddammit. Znowu za blisko stoję tej ściany i... To boli bardzo. What?
Ale w ogóle ten... No puchy to jest to. Latający atak jest całkiem fajny. Ten jest dobrym atakiem. Wow, okej. Okay. Za bardzo na przed nim stałem. Jednak trzeba zrobić delikatnie krok w prawo. Ten atak jest bardzo dobrym openingiem do ataku, tylko wydawało mi się, że i tak by mnie nie trafił, a tu jednak. Czyli jednak trzeba się lekko zrolować w prawo. Leciutko. Czyli mogę zrobić w sumie jeden atak. Zawsze po tym właśnie tym takim doskoku z latającym, to jest bardzo dobre. No to gratuluję następnej klasy. Jak ktoś już za rok matura. Czy tam nie wiem, kiedy teraz matury. Jak przejdę tego bossa, to będzie Wiedźmin. Nawet mam zainstalowanego, chyba. Na 99%. Ups. Okej, na to nie byłem przygotowany. O właśnie, to jest dobry atak. What? To jest chamskie. Ups. Nie lubię tego ataku. A 4 razy zrobił follow-a. God damn it, tego też nie lubię. Znaczy on jest fajny, jak jest na to przygotowany. O właśnie miałem powiedzieć, a tu jednak nie. Po mnie. Zaryzykowałem, miałem albo dwa razy go uderzyć i próbować się healować, albo mogłem się od razu healować. No cóż. No, to trzymaj kciuki. W sumie jeszcze mógłbym trochę emberów podfarmić. To bym miał więcej życia, lepsze, łatwiejsze podejścia bym miał. Być może bym mnie nie zabijał tak prosto. Chociaż i tak już jestem tak stankowany, że aż... Jak na ten level, naprawdę. Nawet nie będę mówił nic. Szkoda słów.
się zatoczyłem. Ale na pewno nie ptaka. Excuse me, chciałbym się pufnąć. Ops, jestem na jakimś dziwnym miejscu. Zrypałem, tak po całości zrypałem. Myślałem, a niepotrzebnie. Hej, Summon THC Xardas. Witaj. I Armin, też witajcie. Obydwoje. Miło was widzieć. Aj, trochę chciałem. Nie byłem pewny, czy mogę zrobić follow-a po tym ataku, a jednak okazuje się, że lepiej nie. Myślałem, że ugryzę to z innej strony, ale się nie udało. Zaryzykowałem. Się nie opłaciło. O Boże, 19 razy muszę wygrać z Gwint. No i w pizdu i wylądował. Hej Kiedro, witaj. Jestem kurde, co? Ło, co to się dzieje w ogóle? Co tam było, narzekasz? Gdzie jest ten motyw taki? Gdzieś tam, tutaj też chcę wyjść, bo to... Ups, okej, żyje. Dużo życia i jestem przy ścianie.
fakt, ta lokacja jest taka niefajna. Nie mam punktów odniesienia w ogóle, nie? I nie widać, gdzie jest ściana, a gdzie nie. Okej, okay, mniemam, że w tym kierunku, jak będę szedł, to będzie dobrze. Okej. Okay. Chciałbym się zgrupować. Okej, okay, może się uda? Uda się. To zabiło. Ten sam atak co wtedy. Oh, fuck. To jest tak jakby druga faza. On wkracza tak troszkę więcej niż pół życia ma. Znaczy tak, jedną rzecz, którą muszę zmienić na pewno, to jest jednak muszę sobie dołożyć buff, bo many mam za mało. Szukasz tego notesu jeszcze? A jak on wygląda? Kiedy z tym wieśka? Jak tego bossa zrobię? Tak właśnie. Aha, dzięki Kiedro za jak to miło, że w stream we mnie wierzy. Co? Masakracja? Właśnie tak, to jest najlepsze słowo, które wszystko określa w tej grze. Masakracja. A dobra, tego się czekałem, jak zrobi drugi raz to. Za wcześnie. Oj, po mnie, nie po mnie. Na szczęście wszedł mi heal.
weszły mu nowe ataki. What? Dobra, nie wesz... po tym uderzeniu są takie piorunki i mnie wybiło z... No nie mogłem iść, że tak powiem. No i byłem otwarty na drugi atak jego. No ja przeżywam dużo, właśnie poszedłem bardziej pod defensa, jeżeli można to tak nazwać. Mam mało estusów. Te trzy więcej by się przydało, niestety nie pamiętam, których nie zebrałem. Więc niestety, ale więcej mieć nie będę. Dzięki. Widzę, że wierzy we mnie stream bardziej. No, cholerna kamera, no naprawdę. Nie będę się wypowiadał w tej kwestii. Jesteście po prostu niewierni. Nie niewierni, jak to się mówiło. Ludźmi małej wiary, o to mi chodziło. Nie, niewierni. No, godzinę 40 minut. Chociaż nie, no nie. Jakieś godzinę 30. Fajnie, że go nie trafiam nie. Miło. Godzinę 30, po prostu mi się trochę później, bo to mam mecz. No. No i jak ja mam cokolwiek zrobić, jak kamera jest taka? No tak, kop smoka. Bardzo kurwa dobry pomysł. Kopnij smoka. I poza tym troszeczkę w tej drugiej fazie mnie bolą te jego ataki. Czy mi się buff skończył teraz, nie? No. Uwielbiam. Kamera nie wiedzieć czemu odlokowała sobie po prostu bossa, nie? Because why not? Nihoja.pl, witaj na streamie. Baja bongo albo... Oh yeah. I w oko go. I jeszcze mu popraw. Biegnij. Forest. I teraz zgiń. Właśnie, bo kamera się zjebała. Ja ze dwu. 130 godzin. Idziesz ze dwu? Well... Well.
Tak, fajnie, że... What the fuck, dobra, znowu się zbugowało. No to pobaja Bongo, nie? A tamten ma na mnie wyjebane, konkretnie. Uwielbiam. Co to jest? Oj, RIP monitor. RIP monitor. Mr. Kiedro. Jak tam Kiedro w ogóle? Świadectwo z paskiem będzie? Czy raczej nie? W przedszkolu nie dają. GG, well play. Kamera, please. Michael Jordan i jeszcze raz sad. I zbyt tak. Raz, dwa, to nie trafiłem. Kamera peace i teraz. Jest, prawie. Prawie wyszło. I wokół. Into a. To się trochę może. Może wykorzystam to i się pomyśluję. Tym się buchnę lepiej, dłużej trwa. Wstawaj.
Ups. Ła! Ostatni boss poległ. Soul level 1. GG, thank you. Dark Souls 3 uważam za zonione. Wow. O, czyli jednak Wiedźmin. Anera nie ma. O, chwila, bo mi się tu wibracje włączyły. O! Oh. Tak, Wiesiek. Sekunda. Dajcie mi się ogarnąć. Ręce mi się trzęsą w ogóle. Nie wiem, czy to widać, ale na pewno widać. Wydaje mi się, że Soul of Cinder, czy tam Lord ten był trudniejszy. A dłużej chyba nam zeszło na nim. Tym sposobem zakończyliśmy Soul Level 1. Wszyscy bosi. Dzisiaj pójdzie filmik na YouTube. Czyli ostatni odcinek i będzie GG. Ogólnie ten boss nie jest trudny. Tylko trzeba... Najgorsze jest to, że żeby do niego dojść, do tej fazy, gdzie się uczysz jego ataków, to musisz bić tego ptaka cholernego, gdzie na głównym problemem jest kamera, a nie ten ptak. Jak najbardziej jest ten boss do ogrania, nie? Co przyzwał? A, tylko poziomka. Łot, nie tu chciałem iść. Właściwie to gdzie ja chciałem iść? Aha, zaraz na dole jest ognisko. Ja bym dalej biegał w kółko. A tu co leży? Wyszło. Lords of the Fallen jest bardzo fajną grą. Produkcji polskiej. Ogólnie polecam. Jest taką... No trzeba się po prostu z nią obyć. Tak, Nero, nie było cię, widzisz, kurde? I teraz będziesz musiał na YouTubie uzupełniać. Tak, zabiłem bossa. Zowniłem Dark Soulsa jedynkę. Trójkę. Na Soul Level 1, no, proszę bardzo. Soul Level 1. 80 tysięcy dusz. I proszę pana... dusza bezimiennego króla. Tak więc, no niestety, będziesz... Spokojnie, ona się wskrzesza. Co się stało, popiele? Wkurwiłem się i to się stało. Okej. Oh my god. Niemniej jednak uważam, że... jak najbardziej warto. Na Soul Level 1. To jest... tak intensywne doświadczenie. Że na pewno warto. O, prawie wszystkie wykorzystałem.
Zacznij Wiedźmina. No zaraz zacznę, spokojnie. Muszę ochłonąć. Sekund 5. Nauczyłeś się już zmieniać tytuł streamu? Zaraz będzie, Wiedźmin. Zacznę od tego save'a, który mam, bo tam... nie chcę mi się za bardzo od początku przechodzić. Mam, tam nie jest daleko, jest po pierwszym bossie. Tak więc GG. Zaraz mój moderator sam siebie zbanuje. Okej, okay, powydawałem wszystko. Czy ona się pojawia, jak się tylko siądzie? Nie. Okej, okay. Wiesiek jedynka. Przechodzimy od początku. Jedynka, dwójka i dopiero trójka. Aha, Kiedro, opinia twoja, chcę usłyszeć odnośnie Overwatch. Bo jest to, powiedzmy, pewna opcja. Okej, w takim razie idę na 9 minut AFK. W międzyczasie przełączę na Wiedźminka. Napiszę jakieś ładne informacje, poczekajcie. Muszę wiedzieć najpierw, gdzie to mam. Tutaj mam. SNAZ Text Line Challenge. Czemu? Armin, 1-2-2-1-3. Wielkie dzięki za dołączenie do ekipy. Witaj na streamie. Wszelkie informacje odnośnie streamu znajdziesz pod spodem. Jeżeli masz jakieś pytania, pytaj. Jeżeli masz jakieś sugestie odnośnie challenge runów, gier, które byś chciał zobaczyć, jestem do twojej dyspozycji. Idę na 6 minut pauzy. W międzyczasie wyłączę Wiedźmina. Soul Level 1 dzisiaj wieczorem pójdzie po streamie na YouTube'a razem z kompilacją wszystkich bossów, których zrobiłem na Soul Level 1, czyli wszystkich na Soul Level 1. I dzisiaj zaczniemy może Wiedźmina 1. Okej, zaraz wracam.